Witam szanownych Państwa, braci, siostry, drogich, obecnych, słuchających, oglądających. Rozpoczniemy wykład od zakończenia poprzedniego. Mianowicie był to temat dotyczący papiestwa i nie zmieściło się tam podsumowanie i jakieś odniesienie też biblijne do tej kwestii. Ktoś kiedyś zadał takie trochę uszczypliwe, może złośliwe pytanie: czyj urząd bardziej się liczy w Kościele? Czy urząd Chrystusa Zmartwychwstałego, czy urząd świętego Piotra? W odpowiedzi na pytanie Jezusa, za kogo uczniowie go uważają, Piotr odpowiedział: tyś jest Syn Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus mu powiedział, pamiętamy: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana, bo nie ciało i krew objawiło ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 16 wiersz i następny. Oświadczenie to Kościół rzymski przyjmuje za ustanowienie Piotra pierwszym papieżem i uczynieniem go fundamentem Kościoła. Czy rzeczywiście tekst ten zawiera informacje? Zapewne już zetknęliśmy się z polemiką co do znaczenia słów tutaj użytych Petra, Petros, gdzie Petra to skała, a Petros to część tej skały, a więc kamień, większy czy mniejszy, może być mały kamyk, może być jakiś większy kamień. W każdym bądź razie ta gra słów tutaj w języku greckim zachodzi. I wynika stąd logicznie, że Piotr nie jest skałą. Co nim jest, co nią jest? No tutaj opinie są przynajmniej dwie. Niektórzy sugerują, że tą skałą jest Jezus, inni, że tą skałą jest wiara Piotra, którą dopiero co wyznał. Ktoś kiedyś mi opowiadał, nie czytałem o tym nigdzie, także jest to tylko informacja zasłyszana, że w tym dialogu pomiędzy Jezusem a Piotrem występowała też gestykulacja. I Jezus, mówiąc do Piotra, powiedział: ty jesteś Petros, czyli ten kamień, czy kamyk, a na tej skale zbuduję Kościół mój. Oczywiście są to tylko domysły i próba interpretacji tego fragmentu. W każdym razie Słowo Boże wyraźnie powiada, że Kościół nie jest zbudowany na Piotrze, lecz na fundamencie apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Efezjan 2:20. Na innym miejscu czytamy: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który już jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Koryntian 3:11. Bez tego fragmentu prawdziwy Kościół nie może istnieć. Może jeszcze wrócę raz do tego fragmentu, ale później. Teraz chciałbym się odnieść do bram piekielnych, które Kościoła nie zwyciężą, jak zapowiada Chrystus. Otóż okazuje się, że Kościoła niewątpliwie nie przemogły, natomiast nie jeden raz przemogły Piotra. Na początku, kiedy odradzał Jezusowi pójście do Jerozolimy, i wtedy, jak wiemy, było to skarcenie bardzo mocne ze strony Jezusa: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. I to następuje dosłownie 5 wierszy w Ewangelii Mateusza potem, gdzie Piotr jest chwalony za to, co powiedział, co Bóg Piotrowi objawił o Jezusie Chrystusie, kim On jest. Także straszne to uczucie, jak sądzę. Nie jestem w skórze Piotra, ale kiedy cię za chwilę pochwalą bardzo i znacznie i czujesz się z tym wspaniale i za chwilę, za krótki odcinek czasu słyszysz: idź precz ode mnie, szatanie.
dość ostre słowa, jak na człowieka, który miałby być przed chwilą ustanowionym papieżem. Później wiemy, zdarzały się różne sytuacje w życiu apostołów, w życiu Piotra razem z nimi również, kiedy Jezus się modlił wraz z innymi, odpoczywał, prawda, spał, zganiony przez Pana, rzucił się z mieczem na sługę arcykapłana, potem się go wyparł i to trzykrotnie, a więc jednak, no bym, trzeba to powiedzieć z pełną świadomością, bo nieraz pod wpływem stresu, przerażenia człowiek może czegoś się wyprzeć, coś uczynić i czego potem żałuje. Natomiast tutaj ta sytuacja się powtórzyła i za jakiś czas jeszcze trzeci raz się powtórzyła. Jak wiemy, oczywiście Piotr żałował. Nawet po pięćdziesiątnicy zdarzyło się, że okazał się postępować obłudnie, co wytknął mu apostoł Paweł, kiedy to zauważył i wspomniał o tym w liście do Galacjan, rozdział 2, wiersz 11. Ewangelia Marka uchodzi za najwcześniejszą, a autor był bliskim współpracownikiem Piotra. Przytaczając wyznanie Piotra, nawet no, nie wspomina o skale, nie wspomina o tym fragmencie. Marek 8:27-30. Chrystus nie buduje swego kościoła na słabym człowieku. To bóstwo Chrystusa, które tak wyraźnie zabrzmiało w wyznaniu Piotra, jest podwaliną czy kamieniem węgielnym, na którym Chrystus, przepraszam, kościół ma się budować. Gdyby Piotr był największym spośród uczniów, prawdopodobnie nie dyskutowaliby między sobą, kto z nich ma być największy, o czym czytamy w dalszej części Ewangelii Marka 9:33. Gdyby Jezus ustanowił go jako największego, to po prostu przypomniałby im, że tym zaszczytem obdarzył już Piotra. Zamiast tego czytamy, że usiadł i przywołał 12, powiedział do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech stanie się sługą wszystkich. Marka 9:35. I podobnie w innym miejscu, w 10 rozdziale 43 u Marka, ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. Również ojcowie Kościoła potwierdzają takie rozumienie tego fragmentu. Tacy jak Hieronim, jak Augustyn interpretowali fragment z Mateusza 16:18 tak, jak to czynili protestanci, to znaczy uważając, że skałą nie był Piotr, ale no, wiara, którą przed chwilą wyznał. I Chrystus tam w tym momencie obecny. Także przynajmniej opinia niektórych ojców Kościoła no, nie była inspiracją dla przyjęcia tej doktryny w Kościele rzymskokatolickim. Kolejna kwestia, do której chciałbym się odnieść, to kwestia kluczy. Bo w tym wierszu przytoczonym przez Mateusza, w następnym wierszu dzisiaj czytanego fragmentu, Jezus mówi: i dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Kościół katolicki naucza, że klucze reprezentują tutaj najwyższą władzę w Kościele i Piotr miał zostać właśnie tutaj głową apostołów, głową Kościoła. Oczywiście klucze mogą reprezentować również najwyższą władzę, jednak w żadnym innym miejscu Pismo Święte nie potwierdza, że kiedykolwiek apostoł Piotr posiadał najwyższą władzę w stosunku do pozostałych apostołów czy w stosunku do całego Kościoła. Dlatego no, nie przyjmujemy takiej interpretacji. W dodatku są inne miejsca w Piśmie Świętym, gdzie mowa jest o kluczach i mowa jest o nich w sposób przenośny, mając na myśli władzę daną po to, aby umożliwić wstęp albo żeby zabronić wstępu, żeby móc otwierać lub zamykać. To fragmenty z Starego Testamentu Izajasza 22:22 czy z Łukasza 11:52 z Księgi Objawienia 3 rozdział wiersz 7, 8, rozdział 9 wiersz 1, 2, rozdział 20 wiersz 1 do 3.
Biskupie, ja miałem prośbę, jeszcze raz pomału powtórzył te wersety, nie? Bo... Powtarzam jeszcze raz pomału. Księga Izajasza 22:22. Łukasza 11:52. Księga Objawienia 3:7 i następny. 9:1 i następny. 20 rozdział od 1 do 3. Z tą kwestią oddania kluczy, nie tylko z tą kwestią, łączy się również zagadnienie następstwa i następców. No, abstrahując już od kluczy, Jezus mówi wyraźnie, wyłącznie o Piotrze. Nie mówi, dam klucze Tobie i Twoim następcom. Nie mówi, na tej skale, którą Ty jesteś, Piotrze, i Twoi następcy, i tak dalej. Cokolwiek zwiążesz Ty i Twoi następcy, będzie związane. To jest już dodatek jakiś interpretacyjny ze strony Kościoła katolickiego. Podany jako dogmat wiary, z przekonaniem, że właśnie to Jezus miał na myśli. W jednej z książek, gdzie autor odnosi się do tej kwestii, spotkałem takie zestawienie. Otóż wskazanie na ten właśnie tekst i ten właśnie fragment z sądem. Sądem, na którym Chrystus będzie występował jako sędzia. Sądem, który nazywamy sądem ostatecznym. No bo jeżeli rzeczywiście Piotr i jego następcy, czy mieliby taką władzę, zamkną drzwi dla kogoś, albo otworzą, mówiąc o Królestwie Bożym, no to wynikałby z tego wniosek, że Jezus zrzekł się, przynajmniej w tych przypadkach, sprawa sądzenia, i jego rola w zasadzie w czasie sądu będzie ograniczała się do zaakceptowania tej decyzji, którą już wcześniej apostołowie podjęli. Gdyby rzeczywiście taką władzą dysponowali, jaką im Kościół katolicki przyznaje. A więc byliby sędziami w sprawie zamykania, otwierania dostępu do Królestwa Niebieskiego. No, trudno przyjąć taką możliwość, bo sam Jezus mówi o tym, chociażby tutaj zacytuję fragment z 25 rozdziału, kiedy przyjdzie, kiedy zasiądzie, kiedy oddzieli owce, prawda, od kozłów, jednym powie, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam przygotowane z założenia świata, do drugich powie, idźcie precz ode mnie. No, wyraźnie Jezus tutaj decyduje i rządzi. I nie bierze jakoś pod uwagę, nic, żaden fragment, ten czy inny, nie wskazuje na to, że z wyjątkiem, prawda, tych, co do których apostołowie już podjęli decyzję odnośnie zamknięcia lub otwarcia, dysponując władzą kluczy. Nigdzie nie ma mowy o tym, Jezus o tym nigdzie nie mówi, jakoby on miał przyjąć tych, których rozgrzeszyli apostołowie i uznali za godnych Królestwa Niebieskiego, albo odwrotnie, nie przyjąć tych, których oni uznali za niegodnych. On sądzi sam i bezpośrednio, czasem przez swoich aniołów. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czy co to znaczy? Czy to znaczy, że w dniu sądu Jezus zabierze te klucze, które rzekomo Piotrowi i następcom dał, aby osądzali, aby sądzili, aby zamykali, aby otwierali? No chyba nie. Raczej bardziej prawdopodobne jest to, że w takim sensie i w takim znaczeniu nigdy im ich nie dał. To mówi święty, prawdziwy, mający klucz Dawidowy, który otwiera i nikt nie zamknie i zamyka, a nikt nie otworzy.
Czytamy w Księdze Objawienia, 3 rozdział, a wiersz 7. I mowa tu jest o Jezusie Chrystusie. Zauważmy, że prawo i do wiązania i rozwiązywania zostało dane nie tylko Piotrowi, ale i wszystkim uczniom. Bo kiedy spojrzymy na ten fragment, czytamy, w owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, a On rzekł, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc wielu ich jest. Którzy dostąpili władzy rozwiązywania. Wszyscy apostołowie, a nawet więcej. Uczniowie. Stąd też bibliści oddzielają te dwie sprawy. Władzę kluczy, gdzie Jezus mówi wyraźnie, tobie dam, nie dodając, tobie i następcom twoim, od prawa wiązania i rozwiązywania, które zostaje nadane wszystkim obecnym tam uczniom. Przywilej kluczy wydaje się być dany jednej osobie, moc wiązania, rozwiązywania wielu. I tak jak próbujemy interpretować ten fragment, aby zrozumieć jego znaczenie, rzeczywiście Piotr był tym, który otwierał drzwi Królestwa Bożego dla różnych grup ludzi, o czym czytamy chociażby w Księdze Dziejów Apostolskich. Najpierw otworzył drzwi Królestwa dla Żydów, zesłanie Ducha Świętego, zjawiska nadprzyrodzone, które zauważmy w sposób prawie zawsze taki sam, wywołują zamieszanie i nieporozumienie. Cuda wcale nie są takim mocnym argumentem dla nawrócenia, jakby się mogło wydawać, bo reakcja jest przeważnie właśnie taka. Niezrozumienie, kpiny, żarty. I potem wystąpienie Piotra, który zwiastuje dobrą nowinę. I jak czytamy, 3000 ludzi podejmuje decyzję. 3000 ludzi uznaje Jezusa jako Mesjasza. Skutek świadectwa, skutek kazania Piotra. I tak Piotr otwiera drzwi Królestwa Bożego. Najpierw dla Żydów. W dniu zesłania Ducha Świętego. Potem otwiera dla tych, którzy byli rasą mieszaną i z Żydów i Samarytanie. Prawda? Więc ci, którzy żyli nieopodal, jakby nie było w sąsiednim kraju, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Tam również Filip zwiastuje i ludzie się nawracają, ale dzieje się rzecz dziwna, bo Duch Święty nie zstąpił. Dopiero kiedy przychodzi Piotr i Filip, przychodzą i Pan Bóg jakby przyznaje się do służby Piotra. On jest tym, który otwiera. I w końcu również w domu Korneliusza, gdzie już mamy samego poganina w tym znaczeniu, że niezwiązanego rasowo z Żydami, chociaż związanego z wiarą i przekonaniami Żydów. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Piotr, który również przechodzi pewien cykl, pewien proces przygotowania go do tej konfrontacji z poganinem, bo sam nigdy by tam nie poszedł. Z kolei zaskoczony zostaje odwrotnym działaniem Ducha Świętego. Duch Święty wstępuje za nim. Tak, zanim zostali ochrzczeni i wyznali Jezusa. Podobnie, kiedy mamy spotkanie jerozolimskiego zboru, Piotr powołuje się na ten przywilej otrzymany od Pana. Czytamy o tym w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich.
A gdy się wszczął wielki spór o to, powstawszy Piotr rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że od dawnych dni Bóg między nami zrobił wybór, aby przez usta moje poganie usłyszeli Ewangelię i uwierzymy. I uwierzyli. Nie mówi: uczynił mnie nieomylną głową Kościoła, która ex cathedra rozsądza, prawda, wszelkie kwestie i zagadnienia. On mówi: Bóg między nami zrobił wybór, aby przez moje usta poganie słuchali Ewangelii. I wydaje się, że wyjaśnia tu również znaczenie faktu otrzymania kluczy. Tobie, Piotrze, dam klucze. Nie tobie i innym apostołom. Gdyż jeden wystarczy do zainaugurowania, do rozpoczęcia. Tak jak wylanie Ducha Świętego nastąpiło raz i potem już pozostaje kwestia zanurzenia w Duchu Świętym, chrztu, kwestia napełnienia Duchem Świętym. Tak również tutaj otwarcie drzwi Królestwa Bożego dla Żydów, dla Samarytan, dla pogan jest wydarzeniem jednorazowym. I idea następstwa apostolskiego, podsumowując generalnie rzecz biorąc, nie jest znana w Nowym Testamencie. Nawet apostolstwo Pawła było kwestionowane z tego powodu, że nie chodził z nami. Pamiętacie? A on odpowiada, że owszem, widział Jezusa. Spotkał Jezusa. Dołącza do tych, którzy bezpośrednio widzieli Jezusa. I to mu daje prawo do apostolstwa. Który z następców Piotra, mam na myśli dzisiejszych, czy nie dzisiejszych, czy dawnych papieży, widział bezpośrednio Jezusa? Apostołowie jest to grupa wyjątkowa i niepowtarzalna. Chociaż również i w ewangelicznych kręgach pojawiają się próby powrotu, czy restytucji, odnowienia tego wczesnochrześcijańskiego apostolstwa i funkcjonowania Kościoła na zasadzie kościołów lokalnych, zborów istniejących w danym mieście, co łączy się z obaleniem granic denominacyjnych, które, jak mówią ci superapostołowie czy nadapostołowie, są jakimś Babilonem, prawda, czymś, co Bóg niewątpliwie odrzuci i potępi, bo w Nowym Testamencie nie ma mowy o żadnych denominacjach. Kościół powinien być rządzony przez apostołów i przez proroków. Tak więc nie przenosimy uprawnień ani Piotra, ani nikogo innego na jego następców. Jezus mówi jasno i wyraźnie: ty, Piotrze, a później mówiąc o zawiązywaniu, rozwiązywaniu, i wy, uczniowie, razem z Piotrem, będziecie budować mój Kościół, natchnieni przez Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Tak, to tyle może jeszcze w tym kontekście. Jest pewien tekst, który używany bywa do potwierdzenia stanowiska katolickiego. Otóż Jezus mówi, rozsyłając apostołów na cały świat, mówi: oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. A przecież apostołowie nie mieli żyć aż do skończenia świata. W związku z tym, mówią komentatorzy, Jezus ma tutaj na myśli fakt, iż instytucja, jak gdyby, Piotra i apostołów będzie trwała i będzie kontynuowana. No, trudno odnaleźć w tym fragmencie te myśli. Jezus przyrzeka, po prostu przyrzeka, że będzie z nimi aż do skończenia świata, czyli praktycznie no zawsze. Będę z wami, mówi. Nie mówi: będę z wami i z waszymi następcami. Więc niewykluczone, że tekst ten dotyczy jedynie apostołów, ale w sensie duchowym również może, to jest drugie znaczenie tego tekstu, dotyczyć dosłownie wszystkich.
nie tylko apostołów, o czym już mówiłem wcześniej. Wszystkich wierzących i we wszystkich pokoleniach. I wydają się, inne fragmenty wydają się potwierdzać taką interpretację tego tekstu. Jezus mówi o swojej obecności w cały czas i w dalszym ciągu. Na przykład, albo gdzie dwaj, albowiem, albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich. I to są słowa, które dotyczą wszystkich aż do końca świata, zapisane w Ewangelii Mateusza 18 i 20 rozdział. Tak więc tyle może w kwestii, w tych kwestiach tutaj na początku poruszonych. Jeszcze może o zamykaniu, mamy inne fragmenty i o władzy, kluczy, przepraszam, może dorzucę jeszcze. Uczeni w piśmie faryzeusze też posiadali coś z tej władzy, skoro Jezus mówi do nich: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Mateusza 23:13. A więc uczeni w piśmie, faryzeusze, posiadali w swoich rękach Słowo Boże, a głosząc otwierali je, otwierali ludziom jak gdyby dostęp do nieba, a równocześnie nie dopuszczając do Słowa, jakby go zamykali. Ich autorytet nie polegał na możliwości wpuszczenia lub usunięcia kogoś z nieba, lecz na ogłaszaniu warunków, na jakich Bóg udziela zbawienia. Bo nikomu z ludzi Bóg nie przekazał prawa do udzielania zbawienia. W Księdze Objawienia czytamy pierwszy rozdział, wiersz 17. Pisze Jan: toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Tak mówi Jezus o sobie. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale czytamy 52 wiersz słowa Jezusa: biada wam, zakonodawcy, że pochwyciliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy nie chcieli wejść, zabroniliście. Klucze poznania, drogi zbawienia znajdowały się w rękach uczonych w piśmie, którzy znali zakon mojżeszowy, a więc w jakimś sensie możemy powiedzieć, byli stróżami Słowa Bożego. I w ten sposób posiadali klucze. Zaniedbując głoszenie słowa, pochwycili klucz poznania, czy jak w Biblii Gdańskiej tłumaczenie, wzięli klucz umiejętności, czy w tłumaczeniu Biblii księdza Kowalskiego, katolickiej, wzięli w posiadanie klucz zrozumienia, ale nie wykorzystywali go zgodnie z przeznaczeniem. Wiemy, że byli tymi, którzy odrzucili Jezusa jako Mesjasza, mimo że posiadali wszystko, co potrzebne, aby to rozpoznać. I sami nie weszli i innym nie pozwalali wejść. Poza tym, mówiąc do Piotra, Jezus mówi o czymkolwiek, cokolwiek zwiążesz, a więc, jak tutaj niektórzy zwracają uwagę, Jezus nie mówi osobowo o kimkolwiek, lecz o czymkolwiek, a więc ma to mieć związek raczej z rzeczami, a nie z ludźmi. Mogły to być, nie wiem, ceremonie, zwyczaje Starego Testamentu, które zostały zastąpione przez praktyki Nowego Przymierza, przez praktyki już ewangeliczne. Czasami Królestwo Niebios Jezus porównywał do opoki. Mateusza 7:24. Do domu zbudowanego na opoce. Znamy ten fragment. A wejściem były drzwi wiary. Klucze zostały dane innym apostołom. Moc związywania, rozwiązywania. Klucze zostały dane Piotrowi, który zainaugurował jako pierwszy. I takie jest dzisiejsze rozumienie tych fragmentów. W innym miejscu Jezus mówi do Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Pamiętamy to spotkanie po jego
już w zmartwychwstaniu, krótko przed wniebowstąpieniem nad jeziorem. Jezus odbywa taką serdeczną rozmowę z Piotrem. Wiemy, że w języku greckim występuje tam gra słów, ponieważ słowa greckie oddają dwa różne rodzaje jak gdyby miłowania, które język polski nie oddaje wcale. No, greka jest bogatszym językiem. Także kiedy Jezus mówi, czy Ty miłujesz mnie, mówi o agape. Ty, Panie, wiesz, że Cię miłuję, czy że Cię kocham, Piotr używa słowa fileo. A więc mówi o serdecznej przyjaźni. Ale trzykrotnie Jezus powtarza, paś owieczki moje, czy paś owce moje. Kościół katolicki mówi, że w tym fragmencie Ewangelii Jana, 21 rozdział, 15-17 wiersza, Chrystus ogłasza, że Piotr ma być najwyższym pasterzem Kościoła powszechnego. Katolicy bibliści mówią, że te słowa paś używane przez Jezusa oznaczają władzę w tej społeczności. A władza ta jest tutaj dana tylko Piotrowi. A więc otrzymuje on prawdziwy prymat, dzięki któremu sprawuje urząd najwyższego pasterza Kościoła Jezusa Chrystusa. Problem w tym, że słowo przetłumaczone jako paś, 21 rozdział, wiersz 15 i 17, no wydaje się nie mieć aż tak obszernego i mocnego, szlachetnego znaczenia, jak komentują to komentatorzy katoliccy. Występuje kilkakrotnie w Nowym Testamencie i w zasadzie dotyczy dosłownie wypasania. Nie tylko owieczek, bo i tych mniej szlachetnych zwierząt też, kiedy jest mowa o pasaniu świń na przykład. Ewangelista Łukasz, przytaczając opowieść o synu marnotrawnym, mówi, że pracodawca tego młodego człowieka posłał go na swoje pole, aby pasł świnie. Łukasz 15:15. Nie wiem, czy w tym... Chodzi mi o to, że dla nas wydaje się być oczywiste, że chodzi tutaj o dosłowne znaczenie tego fragmentu. Słowo przetłumaczone jako paś oznacza troszcz się, chroń, karm. Może też oznaczać przewodzić lub prowadzić, czy nawet rządzić, chociaż rzadko występuje w tym kontekście. Niemniej jednak w Ewangelii Jana, w wskazanym fragmencie, 21 rozdziale, nic nie wskazuje na to, że Jezus prosi Piotra, aby robił coś więcej ponad to, że ma się troszczyć o powierzone jego opiece owce. Czyli aby okazywał pasterską troskę tym wszystkim, którzy zostaną chrześcijanami. Pismo Święte mówi o pasterzowaniu w kontekście odpowiedzialności również zbiorowej. Paweł pouczał starszych w Kościele, że ich odpowiedzialnością jest paść zbór pański, jak czytamy w 20 rozdziale, 28 wierszu Dziejów Apostolskich. I naucza Piotr również tego samego. Być może właśnie wspominając tą rozmowę z Jezusem tam nad brzegiem jeziora. Mianowicie w swoim pierwszym liście, 5 rozdział, od 1 wiersza będę czytał, apostoł Piotr pisze: starszych więc, którzy są wśród was, proszę ja również starszy, przy tym świadek Chrystusowych cierpnie oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu. Nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem. Nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. I tutaj, no, Piotr używa tego słowa, które sam słyszał od Jezusa. Czy kryje się za tymi słowami jakaś aluzja do prymatu? Czy przywództwa? Prawdopodobnie nie. I chodzi o troskę, o ochronę, o prowadzenie. I więcej nawet, bo Piotr tutaj w tym cytowanym fragmencie mówi, aby
to pasterzowanie odbywało się przez przykład. Nie tyle przez przewodzenie czy bycie przywódcą, ale przez przykład. Na tym polega służba starszych lokalnego kościoła. I nie opisuje Piotr tutaj siebie jako najwyższego pasterza, lecz jako również starszego. Tak, 5 rozdział, wiersz 1. I zabrania komukolwiek ciemiężyć innych chrześcijan, jeżeli przywództwo miałoby być takim obciążeniem. 5 rozdział, wiersz 3. I nie określa siebie właśnie jako najwyższego pasterza, lecz określa tak samego Jezusa Chrystusa. W 4 wierszu. Kiedy zaś objawi się najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, 15 wiersz i następny jest ciekawy fragment, gdzie mowa jest o wyłączaniu ze społeczności świętych. Procedura jest taka, że najpierw rozmowa w 4 oczy, potem w obecności świadka, no bo ja też się mogę mylić, więc dobrze, jeżeli ktoś bezstronny będzie tutaj w tej rozmowie i na końcu decyzję podejmuje wspólnota i zbór. Pomijając już dyskusję co do tego tekstu, dodany, niedodany, prawda, czy Jezus mógł mówić o zborze, kiedy jeszcze zboru nie było i tak dalej. Decyzja jest wiążąca, to decyzja wspólnoty. I to również osłabia tutaj rozumienie posiadania kluczy jako możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto ma być przyjęty do nieba, czy też kto ma być nieprzyjęty, tak jak tego, jak to interpretuje Kościół rzymskokatolicki. A prawo to przechodzi na papieża, przechodzi na następne, na duchownych. Ostatecznie prawo to posiada Chrystus, który otwiera, nikt nie zamknie, który zamyka, a nikt nie otworzy. Jak czytamy w Księdze Objawienia 3 rozdział, a wiersz 7. Piotr i inni apostołowie, głosząc Ewangelię, otwierali drzwi zbawienia. I zapraszali do przyjęcia daru wiecznego życia. I z tego przywileju może korzystać każdy chrześcijanin posłuszny nakazowi Chrystusa dzisiaj. Nakazowi, aby iść i czynić uczniami wszystkie narody. Piotr jako papież. Bo tak Kościół uczy. Był pierwszym biskupem, pierwszym papieżem w Rzymie i późniejsi papieże są jego następcami. No, popatrzmy na świadectwo samego Piotra. Czy kiedykolwiek wspominał o tym, że Jezus ustanowił go papieżem? Albo zwierzchnikiem innych apostołów? W jednym ze swoich listów właśnie pisze, tak jak przed chwilą czytaliśmy, ja, apostoł Jezusa Chrystusa, starszy, jako również wśród starszych, świadek cierpień Chrystusowych, współuczestnik chwały. To był 1 Piotra 5, 1-1, a potem 1 Piotra 5-1. Piotr, apostołem Jezusa Chrystusa, starszym, nie zajmującym najwyższego stanowiska w Kościele, stawia siebie na równi z tymi, do których pisze. Widać stąd, że struktura Kościoła to struktura demokratyczna, ani autokratyczna, ale monarchiczna, gdzie królem jest nie papież, ale Jezus Chrystus. I zabrania przełożonym panowania nad ludem kościelnym, na przykład dla brzydkiego zysku, mają to czynić ochotnie, aby stać się dobrym przykładem dla innych. Wiemy, że w późniejszych czasach Kościół utracił, uległ urokowi władzy, i po upadku Cesarstwa Rzymskiego w IV wieku biskupi rzymscy przejęli rolę cesarzy, przejęli tytuł, pogański tytuł Pontifex Maximus, najwyższy zwierzchnik religii, i jakoś chętnie w tą rolę próbowali pełnić.
Piotr odmówił przyjęcia czci od człowieka. Pamiętamy może, albo jeśli nie, to przypomnę dzieje, 10 rozdział, 25 wiersz, kiedy Korneliusz, setnik rzymski, padł mu do nóg, Piotr szybko protestuje, mówi: wstań, ja jestem też tylko człowiekiem. Inaczej z tymi, którzy uważają się za jego następców. Jeszcze do niedawna domagali się dla siebie ogromnej czci, nosząc również ten tytuł, o którym Jezus mówił w Ewangelii Mateusza 23, 9 rozdział, tytuł Ojca, Ojca Świętego, zastrzeżonego dla Boga samego. Stosunek Pawła do Piotra również nie wskazuje na jakąś przywódczą rolę Piotra w tym zgromadzeniu. Paweł, jak wiemy, został powołany później na apostoła niż pozostali. W swoich listach Paweł wspomina Piotra kilkakrotnie, ale nigdy nie powołuje się na niego, jakoby był jakimś autorytetem. A wpływ Pawła, przynajmniej tak czytamy w Słowie Bożym, na zbór w Rzymie, był o wiele większy niż wpływ Piotra. Zbór w Koryncie buntował się wobec Pawła, częściowo faworyzując Piotra, więc broni swego autorytetu, oświadczając: czy nie jestem apostołem, czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? I dodaje 2 Koryntian 12:11: w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom. Inni apostołowie również, wydaje się, są zupełnie nieświadomi, jakoby Piotr miał pełnić jakąś przywódczą rolę wśród nich i że jest głową Kościoła. Sprawy kontrowersyjne rozstrzygają we wspólnocie apostołów starszych zboru jerozolimskiego, chociażby 15 rozdział. Piotr zabiera głos jedynie w końcowej części tego posiedzenia, nazywanego czasami soborem. Jest to 7 wiersz 15 rozdziału. I jest świadkiem, który wyraża swoją opinię. Później uczyniono z papieskiej władzy taką władzę, która przeszła do historii pod postacią powiedzenia Roma locuta, causa finita. Rzym się wypowiedział i nie ma sprawy. Sprawa zakończona. Nie ma dyskusji. Nie taki wzór znajdujemy w Nowym Testamencie, w relacjach apostołów do Piotra, Pawła do Piotra, ani także w przekonaniu czy w świadomości Piotra samego. Jedność pierwotnego Kościoła nigdy nie opierała się na oświadczeniu Piotra, ale na decyzji całej Rady pod przewodnictwem Jakuba, który, wiemy, przewodził zborowi w Jerozolimie. Po tym spotkaniu w 15 rozdziale nie wspomina się już o Piotrze i w dalszych rozdziałach tej księgi. Nawet w całym Piśmie Świętym nie spotykamy aluzji jakiejkolwiek, gdy Piotr był księciem apostołów, jak został nazwany. Kolejna sprawa dyskusyjna: czy Piotr był w Rzymie? Tradycja mówi, że tak, że był pierwszym biskupem Rzymu. Jego pontyfikat miał tam trwać 25 lat, od 42 do 67 roku. Pismo Święte tego nie potwierdza, to sami wiemy, ale również i historia tego nie potwierdza. Pierwsze rozdziały Księgi Dziejów wspominają o podróżach Piotra w Palestynie, w Syrii. W niektórych podróżach bierze udział również jego żona. Czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Pyta apostoł w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, wiersz 5. Katolickie przekłady mówią tutaj o siostrze Piotra. Jakby nie było, żonaty był na pewno, bo nie uda się inaczej zinterpretować tekstu o uzdrowieniu teściowej, jak właśnie tak. W każdym bądź razie, czas powstania zboru chrześcijan w Rzymie nie jest znany. Może wieść o Mesjaszu, o Jezusie zanieśli tam uczestnicy pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, którzy potem wrócili, rozeszli się. Nie mamy żadnych dowodów na to, że założycielem tego zboru czy biskupem w ciągu 25 lat był Piotr.
Zresztą apostołowie, jak wiemy, byli ciągle w ruchu. Byli tymi, którzy podróżowali. Ale ciekawa rzecz, że kiedy mówił się 42, to list do Rzymian Paweł pisał znacznie później. Więc dziwne by było, żeby się nie powołał na Piotra, który tam miałby być niby, nie? Chcę również do tego dojść. Legenda o biskupstwie Piotra pojawiła się w pismach apokryficznych Ebionitów. Potem Hieronim w V wieku, kiedy tłumaczył z języka greckiego tekst historii Eusebiusza, dodał od siebie, bo nie ma tego tekstu w oryginale. W jego tłumaczeniu jest. Hieronim dodał od siebie, że Piotr był biskupem w Rzymie przez 25 lat. Badania, w tym również badania archeologiczne, nie potwierdzają tej legendy. Zamiast udawać się do centrum pogańskiego świata, jako apostoł Żydów, Piotr zapuszczał się raczej dalej na tereny wschodnie, do Azji Mniejszej, jak czytamy w pierwszym liście Piotra 1.1, czy w pierwszym Piotra 5.13. Babilon, miejsce, gdzie zamieszkiwało wielu Żydów, jak pisze Flawiusz. A właśnie najbardziej przekonywującym dowodem, że Piotr w Rzymie, no można powiedzieć, nigdy nie był, jest list apostoła Pawła do Rzymian, napisany w 58 roku. Nie ma żadnej wzmianki o Piotrze, choć w pozdrowieniach on wymienia 26 różnych osób z tego właśnie rzymskiego zboru. Osobistości różnego rodzaju. Sam Paweł twierdzi, że jego chlubą jest, by głosić Ewangelię nie tam, gdzie Chrystusa imię już było znane. Tak, aby nie budować na cudzym fundamencie. To również podważa przekonanie o działalności, wieloletniej działalności Piotra właśnie tam. Być może Paweł wtedy nie interesowałby się tym miejscem, zainteresowałby się innym. Potem, kiedy był rzymskim więźniem, napisał szereg listów do Efezjan, Filipian, Kolosan, Filemona, podawał imiona wielu swoich współpracowników, wśród których Piotra nie znajdziemy. Wśród tych, którzy go odwiedzali, również Piotra nie ma. Paweł wymienia tych, którzy odwiedzali go w tym miejscu. Nie wiem, czy mógłby Piotr ignorować swego przyjaciela, współpracownika na Niwie Pańskiej, będącego w takiej sytuacji. No, właśnie, że Piotr tak, co takiego się nie uważał. Gdyby rzeczywiście z wysokim dostojnikiem był, to kto wie. W każdym razie, zbierając to wszystko razem, obstajemy przy swoim, że Piotra w Rzymie nie było. Żaden z wczesnych pisarzy chrześcijańskich, takich na przykład jak Justyn Męczennik, 139 rok, Ireneusz, 178, Klemens Aleksandryjski, 190 rok, nie wspominają o obecności Piotra w Rzymie. Również nie dają temu świadectwa listy samego Piotra, czy też, jak już mówiliśmy, liczne listy Pawła. I broń Boże, nie próbujemy tu pomniejszać roli i znaczenia apostoła Piotra w Bożym planie zbawienia. Jedynie próbujemy wykazać, że nie był on rzymskim papieżem, poprzednikiem dzisiejszych, którzy się nazywają następcami Chrystusa na ziemi. Tak? Gdzieś czytałem, że zdaje się jest u papiasza jakaś taka wzmianka o pobycie Piotra w Rzymie. W tej chwili nie potrafię tego dokładnie przytoczyć, ale gdzieś kojarzę z tym, że dla mnie jest różnica zahaczyć w swoich jakichś tam działaniach o Rzym, tak. Co innego być 25 lat liderem. Czym innym jest tak? No, wpaść w odwiedziny i co innego to 25-letnia służba. I chyba właśnie u papiasza jest zmianka o tym, że tam była bardzo krótka, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, ale żeby tak dać świadectwo, że jednak... Ja też innych nie pamiętam. Tak więc w przypadku tutaj i urzędu, i osoby, i konsekwencji, myślę o papiestwie, sukcesji, odejście od autorytetu Pisma Świętego i włączenie tradycji do oficjalnego nauczania dla dobra Kościoła, tak? Bo tak jest to motywowane, niestety doprowadza do wynaturzenia istoty Kościoła.
Piotr, pobyt Piotra w Rzymie to, jak powiedziałem, legenda. Przez pierwsze 6 wieków żaden kościół w jakiś wyraźny sposób nie dążył do przywództwa nad, nie wiem, innymi kościołami. Zjeżdżali się przedstawiciele różnych kościołów na synody czy sobory, czyli zjazdy, mówiąc po polsku, nie używając greckich słów, i no, posiadali no, takie same prawa. Dopiero sytuacja polityczna czy pobudzenie jakichś oczekiwań posiadania dóbr materialnych, posiadania władzy przyczyniło się do pojawienia się papiestwa w obecnej postaci. Słowo papa znaczy ojciec. Słowo papież pochodzi od łacińskiego słowa papa. Wiemy, że Jezus zabronił nazywać innych ojcem, ojcem świętym. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, rozdział 9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Przez wiele stuleci terminy tym określano wszystkich duchownych. W kościele prawosławnym tak jest do dzisiaj i również dotyczy to wszystkich. Na terenie Włoch papą nazywano wielu, czasami chwilami wszystkich biskupów. Dopiero później, w późniejszym czasie zarezerwowano ten tytuł tylko dla biskupa rzymskiego. Na terenie Włoch mówiono tak również o innych biskupach. Biskup, można słóweczko? Tak. Jest w Ewangelii Jana 17:11. 17:11 w Ewangelii Jana. Już nie jestem na świecie, ale oni jeszcze są na świecie. A ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Jezus określa Ojcze Święty samego Boga, więc nadanie takiego samego tytułu człowiekowi, no nie chcę komentować. Tak. Jezus tytułuje, zwraca się do Boga słowami Ojcze Święty. Stąd no, wiemy, kogo one mogą jedynie dotyczyć, skoro Jezus używał je właśnie w tym znaczeniu. Tytuł papieża po raz pierwszy został oficjalnie nadany w 604 roku Grzegorzowi I przez cesarza. I stąd jego też następcy później już dalej ten tytuł no, podtrzymywali. Doszło do tego no, wskutek kolejnych wydarzeń. Cesarz Konstanty w 330 roku przeniósł stolicę cesarstwa rzymskiego do Bizancjum, nazwanego później Konstantynopolem. Na zachodzie utworzyła się pustka, przynajmniej w sensie władzy politycznej. Rzym, który był centrum, przestał nim być. I tą pustkę stopniowo zaczęli wypełniać biskupi Rzymu. W 444 roku i następnym żył mądry biskup Rzymu, Leon. Przeszedł do historii pod imieniem Leon Wielki. Ocalił Rzym przed najazdem Hunów. Uzyskał duży szacunek i poważanie wśród ludu. I tak powoli pozycja biskupa rzymskiego umacniała się, wchodząc w rolę, jaką wcześniej pełnił cesarz. Od czasów Juliusza Cezara rzymscy cesarze nosili tytuł Pontifex Maximus jako oficjalny zwierzchnik religii w całym imperium. W czasach cesarza Teodozjusza, który zmarł w 395 roku, tytuł ten zaczęto przypisywać również papieżowi. Po upadku cesarstwa biskupi rzymscy przyswoili sobie ten cesarski tytuł najwyższego kapłana w religii, rzymskiej również. I do dzisiaj ten tytuł przypisany jest papieżowi jako głowie kościoła rzymsko-katolickiego. Papież Grzegorz I żył w latach 590-604, również rządził. Służył. Również był nazwany Wielkim. Dążył do podporządkowania wszystkich swojemu urzędowi. Pisał podręczniki dla zakonów, dla seminariów i równocześnie był cywilnym zarządcą miasta.
Po Grzegorzu I historia papieństwa mocno opada, siada, jest mroczna. W VII, VIII, IX wieku było po 20 papieży. Długość pontyfikatu średnio wychodzi na 5 lat. Ale albo nawet niżej. Ubogie to okresy, jeśli chodzi o jakąś pisaną dokumentację. Papieże wikłali się w sprawy polityczne, doczesne, we władze, w majątki. Zawierali pakty wojskowe między władzą kościelną a świecką. I tak na przykład papież Stefan II w 753 roku udał się na dwór króla Franków, Pepina, a później jego syna Karola, który przeszedł do historii jako Karol Wielki. Przedstawił tam dokument datowany na 30 marca 315 roku, wystawiony rzekomo przez cesarza Konstantyna, na mocy którego cesarz przekazywał kościołowi Rzym i jego okoliczne terytoria. A papieża ustanawiał duchownym i cywilnym władcą zachodniego cesarstwa. I król Pepin uwierzył w autentyczność dokumentów. Kiedy pokonał Longobardów, ustanowił papieża władcą na tym wskazanym terenie. I tak powstało państwo kościelne, w którym papieże sprawowali władzę monarchów świeckich. Później, dopiero w 1440 roku udowodniono, że ten dokument był sfałszowany. Ale fakt już pozostawał faktem. Dzisiaj sam Watykan przyznaje, że ten dokument nie jest autentyczny. Ma to pewne znaczenie, bo od tamtej pory do dzisiaj papież jest osobą bardzo specyficzną. Mianowicie jest z jednej strony przywódcą całego kościoła powszechnego, katolickiego w znaczeniu powszechnego, a równocześnie jest głową państwa. I stąd powstaje napięcie pomiędzy tymi, którzy winni są mu, przywódcy religijnemu, posłuszeństwu, a wszyscy duchowni składają takie śluby wierności swoim biskupom i dalej przez biskupów biskupowi Rzymu. I napięcie polega na tym, iż będąc obywatelami innego państwa, składają śluby wierności i posłuszeństwa przywódcy innego państwa. I teraz Watykan stara się tam, gdzie Kościół ma wpływy, regulować stosunki międzypaństwowe. Jakąś oficjalną umową międzypaństwową. Taką międzypaństwową umową jest konkordat. Niektóre państwa podpisały konkordat ze stolicą apostolską, jak to się mówi o Rzymie, o Watykanie. Niektóre, które mają i gorsze stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim, takie umowy nie podpisały. No, próbuje się jakoś rozwiązywać to napięcie lojalności czy braku lojalności w posłuszeństwie przywódcy duchownemu, który równocześnie jest politycznym przywódcą innego państwa. W ten sposób. Gdy Stefan III został papieżem, kościoły już były całkowicie zwrócone w kierunku Rzymu i cesarstwa rzymskiego. Od czasów daru Konstantyna było oczywiste, że biskup Rzymu żył jak Konstantyn, ubierał się tak samo, dziedziczył jego pałace, jego ziemię, miał ten sam królewski, cesarski wygląd. Również pragnął władzy nad całym kościołem, jak i państwem. I niecałe 700 lat po śmierci Piotra władza i bogactwo stały się jakby cechą charakterystyczną papieży. U szczytu władzy papież był zarazem ziemską i nadziemską postacią. Z obydwu światów przyjmował to, co najlepsze i
w zasadzie nikt nie był w stanie, żaden ziemski władca nie był w stanie poskromić jego ambicji. Grzegorz VII, tu dochodzimy do następnej kwestii, w 1074 roku uroczyście ogłosił walkę z małżeństwami księży. Opór duchowieństwa był ogromny, wręcz rozpaczliwy. Papież zwyciężył dzięki sfanatyzowanym tłumom i mieszkańcom Rzymu. Wprowadzono celibat w kościele. Celibat jako decyzja kościelna. Także nie ma się co za bardzo nakręcać znowu tą kwestią. Pamiętam kiedyś wywiad w radiu, gdzie byłem z ojcem jezuitą Mondelem, tam czasami piszą o nim w gazetach ostatnio. I pani redaktor tak próbowała nas jakoś ze sobą, no już nie powiem skłócić, ale jakoś skonfrontować. Ale myśmy się spotkali trochę wcześniej, on był w doskonałym humorze, ja też. A pani redaktor była nieprzygotowana, bo były tematy, co do których nie moglibyśmy się zgodzić, przy całej sympatii jakiejś. Ale to, co ona próbowała wyciągać, to akurat radziliśmy sobie z tym. Jednym z tematów właśnie, kiedy myślała, że uda się wywołać jakiś taki, jak trochę pieprzu i soli dodać do tego wywiadu, do tej audycji, zapytała, a ja co baptyści sądzą na temat celibatu? Powiedziałem, no nas to zbytnio nie interesuje. Jest to decyzja Kościoła, którą Kościół w pewnym etapie swojego historycznego rozwoju wprowadził i może się zdarzyć w pewnym momencie, że Kościół to odwoła. Nic wielkiego się nie stanie. A ten ojciec, bo to jezuita powinien powiedzieć ojciec, wchodzi mi w myśl, mówi, no właśnie, czekam na to, mówi cały czas, że taka będzie decyzja papieża i tak dalej. No tak to mniej więcej przebiegało. Także jeśli chodzi o celibat, 1074 rok. Ten sam papież, Grzegorz VII, starał się postawić władzę duchową ponad świecką. Niektóre z jego postulatów programowych, było ich 27, otóż wśród nich czytamy takie słowa. Nikt na ziemi nie może sądzić papieża. Kościół rzymskokatolicki nigdy się nie mylił i nigdy mylić się nie może. Prawidłowo wybrany papież dzięki zasługom świętego Piotra jest święty. Wszyscy mają obowiązek całować jego stopy. Tylko on ma prawo do cesarskich insygniów i tak dalej, i tak dalej. Także zatarł również różnice w prawie między prawem kanonicznym a prawem świeckim. Z ekskomuniki uczynił broń polityczną, ekskomunikując władców tego świata. W ten sposób starał się usunąć z tronu greckiego cesarza, w ten sposób starał się usunąć z tronu polskiego króla Bolesława, zabraniając Polsce nazywania się królestwem. I w czasie jego pontyfikatu Grzegorza VII doszło do spotkania w Canossie. Może słyszeliście, bo to stało się już takim przysłowiowym wręcz stwierdzeniem, udać się do Canossy. Kiedy ktoś idzie pokutując i przepraszając i licząc na łaskę i miłosierdzie drugiej strony. Otóż tutaj chodziło nie o byle kogo, lecz o króla Niemiec, Henryka IV. W zimie został ekskomunikowany przez Grzegorza VII. Książęta niemieccy, dzisiaj powiedzielibyśmy z landów, wtedy z różnych księstw, wypowiedzieli mu posłuszeństwo i nie tylko oni. I w zasadzie nie miał nic innego do zrobienia, tylko pójść i przebłagać papieża, żeby tą klątwę z niego zdjął. I udał się, bo papież w tym czasie przebywał w zamku w Canossie właśnie. Papież kazał mu czekać na mrozie, na śniegu, ubranemu w pokutny dwór z głową posypaną popiołem. Kilka dni, jeśli dobrze pamiętam. Albo dłużej, ale chyba nie. I w końcu go przyjął i zdjął z niego klątwę. Ale kilka lat później, kiedy Henryk wrócił do władzy, ruszył na Rzym i osadził na tronie papieskim swojego papieża,
Klemensa III. Grzegorz VII przeżył tylko dlatego, że uciekł. I zmarł na wygnaniu w 1085 roku. Kto wie, czy o tym również nie pamiętali książęta niemieccy, kiedy zobaczyli, jak mnich rzymskokatolicki Luter próbuje reformować Kościół katolicki, a w rezultacie zostanie usunięty, wyrzucony poza Kościół, a widzieli w nim człowieka, który sprzeciwił się papiestwu. I kto wie, na ile pamięć tamtych wydarzeń, co papież uczynił ich królowi, nie miała też wpływu na to, że poparli go, bynajmniej nie z powodów religijnych czy jakichś biblijnych, ale z politycznych i społecznych. Szczyt papiestwa, tak przynajmniej piszą historycy, przypada na czasy Innocenta III. 1198-1213. To był ten papież, którego odwiedził Franciszek z Asyżu. Kiedy czytając Biblię o trosce o ubogich i kiedy próbował się dzielić tym, co miał, oczywiście nie miał nic, więc dzielił się tym, co ojciec jego miał, co wywołało sprzeciw ojca, postawienie go przed sądem biskupim, bo miasto uznało, że jest to sprawa religijna. A później jeszcze objawienie Franciszka, kiedy odebrał słowa od Jezusa każące mu odnowić kościół, a zrozumiał je dosłownie, więc zaczął remontować pobliski kościółek pod Asyżem. I okazało się, spotkało się to ze sprzeciwem lokalnego biskupa. W różnych filmach jest to pokazywane, historycznych, bardziej czy mniej historycznych, ale ten sprzeciw jest wyraźny. Ta cała biedota, która wypełniała tylną część kościoła, nie śmiąc się zbliżyć bardziej do ołtarza, tam byli tylko ci najbogatsi, raptem z kościoła zniknęła, bo poszli tam, na łąki, na pola. Otóż, kiedy biskup się temu sprzeciwił, być może, tak przynajmniej niektórzy sugerują, była jakaś tam ofiara śmiertelna, a kościółek znowu zburzono. Franciszek, jakby to powiedzieć grzecznie, nie rozumiał, co się dzieje. Był totalnie zdezorientowany, bo tak jak on czyta to w Słowie Bożym, a tu teraz władza kościelna, którą utożsamia z tym Słowem Bożym po osobie biskupa, działa wbrew temu, co on tutaj prosto czyta, jest prosto napisane. I w tej całej prostocie postanowił, że co? No w tej sytuacji pójdzie, zapyta papieża. I poszedł, tak jak pomyślał, tak zrobił. Razem z innymi, z małą grupą, ruszył do Rzymu na piechotę z Asyża i dotarł tam. I znamy tą historię, o mało co, po pierwszej audiencji, o mało co nie znalazł się w więzieniu, oskarżony o herezję, miał ogromne szczęście. To były czasy, kiedy tam również już działał święty Dominik, kiedy już innych prześladowano, palono. O tym może jeszcze wspomnę. No w każdym bądź razie to był Innocenty III. Ten papież właśnie. Przyjął Franciszka gdzie? Na Lateranie. Dlaczego na Lateranie, a nie w Watykanie? Bo Watykanu w ogóle nie było. To była kupa gruzu i krzaków na obrzeżach Rzymu. Byłem zaskoczony, kiedy będąc w Rzymie zwiedzałem Bazylikę Laterańską, widzę potężny pomnik Franciszka z Asyżu. Myślę, kto wpadł na pomysł, żeby tutaj stawić pomnik Franciszka? Co ma, za przeproszeniem, piernik do wiatraka? Dlaczego pomnik Franciszka stoi tutaj? Przecież on odwiedził papieża, a każdemu papież i papiestwo kojarzy się z Watykanem. I dopiero później zrozumiałem, Watykanu wtedy nie było. Papież rezydował na Lateranie. To właśnie zbierając pieniądze na budowę Bazyliki Watykańskiej i tego całego przepychu, bo papież jeden i drugi miał takie artystyczne ambicje różne, architektoniczne też, zbierając pieniądze, a wpadł ktoś na pomysł, żeby sprzedawać odpusty, to wywołało reakcję Lutra, a więc dopiero XV wiek. I dlatego mówiąc, można powiedzieć z bólem serca, że w jakimś sensie
ceną rozłamu w kościele, bo to jest zawsze bolesna sprawa, jest budowa bazyliki, czy w ogóle Watykanu. Nikt nie wiedział oczywiście, że to się tak potoczy i że tak to się stanie. W każdym razie ta forma dążenia do władzy i do wspaniałości to niestety zaowocowała również rozłamem. Najpierw Innocenty III. Pojawiła się forma władztwa papocezaryzm. Czyli teoria, która głosiła, że papież z mocy Bożego ustanowienia ma być władcą wszystkich ludzi na ziemi. Jemu mają podlegać wszyscy panujący, sprawujący sądy. On ma władzę kapłańską i królewską. I jakby miarą tego nastawienia i przekonania był tytuł Vicarius Christi, Vicarius Dei. Czyli wikariusz Chrystusa, tak? Papież stanął gdzieś po środku pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Rządzi duszami w niebie i rządzi również ciałami tutaj na ziemi. Tak uzasadniano to. Jedyny nieograniczony władca i pan Kościoła. A w Rzymie schodzą się już wtedy wszystkie nici kościelne, religijne, polityczne z całego świata. I tylko Kościół rzymski, posiadający pełnię praw, posiada także wyłączne prawo do panowania nad światem. Władającemu nad Kościołem papieżowi podlegają nie tylko biskupi i sobory, ale i wszyscy świeccy, nie wyłączając z tego cesarzy i królów. Gdy władza polityczna papieża została ugruntowana, cesarz zdecydował się również umocnić swoją władzę, papież zdecydował się umocnić swoją władzę nauczania. I tak pojawiła się inkwizycja. W celu tępienia herezji, prześladowania tych, których nauczanie jest niewłaściwe, a środki, jakie stosowano, były okrutne. I wiele autorytetów papieskich jakoś uprawomocniało tą władzę nad innymi i błogosławiło i stosowało. Podstawowe prawa ludzkie były pogwałcane. Wystarczył zwykły donos, aby człowiek został aresztowany. Dochodzenie było tajne. Oskarżony nie miał prawa z nikim się kontaktować. Nie miał prawa wynająć obrońcy. No i system tortur, który wymuszał zeznania. W 1252 roku papież Innocenty IV pobożnie autoryzował go. Poprawiali go, udoskonalali tacy papieże jak Aleksander IV, Klemens IV, Urban IV, Klemens V. Ofiary wieszano głową w dół, rozciągano, łamano kości, przypalano, topiono. Inkwizytorzy prześcigali się w wymyślaniu różnych dotkliwych tortur. Majątek był konfiskowany. Papież Klemens V zmusił króla Anglii Edwarda II do zastosowania tortur na terenie jego kraju. W 1494 roku został wydany podręcznik zawierający instrukcje odnośnie metod tortur i postępowania z Żydami i innymi heretykami. W związku z działalnością inkwizycji papież Paweł VI, przepraszam, IV, papież Paweł IV w 1557 roku wprowadził indeks ksiąg zakazanych.
który został zniesiony właśnie przez Pawła VI w 1966. Z palenia takiego heretyka na stosie czyniono wielkie święto. Najczęściej odbywało się to w dniach świątecznych. Swoista liturgia. Uczestnikom widowiska obiecano 40 dni odpustu, jak znalazłem w czyśćcu. Festiwal, można powiedzieć. Religijna ceremonia. Szalejący terror bez żadnego sprzeciwu ze strony Rzymu, przeciwnie, akceptacją albo więcej. I praktycznie intelektualny paraliż Europy. Brutalizacja życia. Sprzeciw wobec takiego rodzaju chrześcijaństwa. I może na końcu jeszcze odniosę się do kwestii nieomylności. Do 1870 roku powszechnie uznawano, że Kościół wypowiada się przez sobory. Sobór w Konstancji w 1415 roku usunął z urzędu papieża Jana XXIII. Sobór Bazylei w 1432 roku stwierdził, że nawet papież musi być posłusznym soborom. Funkcjonowało wielu antypapieży, takich później nazwano, fałszywych pretendentów. Najbardziej znaczącymi wśród antypapieży byli ci, którzy żyli w okresie w tym okresie, kiedy mieliśmy do czynienia z wielką schizmą. I tak na przykład w 1378 roku, jedna ilustracja, kardynałowie wybrali na papieża Urbana VI. Potem, krótko potem, przekonali się, czy zdecydowali, że jednak straszliwie się pomylili. Według nich Urban VI, wybrany papieżem, był odstępcą, czyli heretykiem. A więc zebrali się i wybrali innego, kolejnego papieża. Klemensa VII, ale Urban VI żył. Zareagował na ten fakt tym, że on jako papież, uważający, że nadal nim zostaje, wybrał nowe kolegium kardynalskie i mianował swoich kardynałów. Po latach sporów, bo spory trwały latami, kolejnych następców, wielkiego zamieszania, kardynałowie z obydwu stronnictw, od obydwu papieży, spotkali się i wybrali jeszcze innego papieża, Aleksandra V. Ale nawet to nie zakończyło kontrowersji. I w końcu cesarz Zygmunt zwołał sobór w Konstancji w 1414 roku. I kiedy się w końcu sytuacja wyjaśniła, na tronie papieskim pojawił się jeszcze inny człowiek, mianowicie Marcin V. I jeśli patrzymy na listę papieży, dzisiaj oficjalnie publikowana, Marcin V figuruje jako następca tej nieprzerwanej linii genealogicznej papieży. Popełniano błędy. Wiele błędów. Na Soborze Watykańskim I zwyciężyła jednak koncepcja, była to koncepcja pochodząca od jezuitów popierających papieża, aby przyjąć dogmat o jego nieomylności. Dogmat przeszedł na 541 delegatów wybierających. Aż 276 pochodziło z samych Włoch. A tu była zgodność co do tej kwestii. Popatrzmy na tą kwestię. W słowach Jezusa Chrystusa, kiedy mówi, że moce piekła będą bezsilne, mówi to, adresując je do swojego Kościoła. Nigdy nie mówi on, że w jego Kościele nie będzie grzechu.
albo pomyłki. Nawet wśród 12 apostołów wybranych przez Niego jeden okazał się totalną pomyłką, okazał się być zdrajcą, a i pozostali nie byli bez błędu, ani nieomylni. I Jezus ciągle musiał korygować ich postępowanie. A po Jego wniebowstąpieniu oni sami musieli bez przerwy zwalczać różne odchylenia doktrynalne, które pojawiały się wśród uczniów. Teraz, kiedy prawda jest w Jezusie i w tym, co apostołowie nauczali po zesłaniu Ducha Świętego, wydaje się, że nie ma potrzeby, aby nieomylność była dawana jeszcze komuś innemu. Kto szczerze szuka prawdy, wystarczy mu powiedzieć i wskazać na Pismo, na Słowo Boże. Oto prawda. Tu jest wszystko, czego potrzebujesz. Czytaj, stosuj to w praktyce, czego to Słowo cię nauczy. I aby to powiedzieć, nie potrzeba być nieomylnym. Jest jeszcze jedno powiedzenie w Ewangelii związane z tym, co do tej pory powiedzieliśmy. Otóż Jezus przyrzekł apostołom, że w dzień sądu ostatecznego usiądą z Nim na 12 jakby stolicach, tworząc trybunał dla sądzenia 12 pokoleń Izraela. Mateusza 19:28. No jest to przywilej, ale przywilej zastrzeżony wyłącznie, literalnie dla 12 apostołów. Wszyscy inni, jak papieże, kardynałowie, biskupi, księża, wszyscy świeccy, będą poddani sądowi. I będą wyraźnie odseparowani od tego gremium. Od rzekomych będą odseparowani od tych prawdziwych apostołów, którzy sądzić będą 12 pokoleń Izraela. Na zakończenie może fragment mowy, którą biskup z Chorwacji wygłosił na Soborze Watykańskim właśnie pierwszym, w 1870, kiedy głosowano nieomylność dogmat o nieomylności papieża. Postanowiłem z największą uwagą przestudiować Stary i Nowy Testament, prosząc tych dostojnych pomników prawdy, aby powiedziały mi, czy święty arcykapłan, który nam tu przewodniczy, jest prawdziwym następcą świętego Piotra, wikariuszem Chrystusa, nieomylnym doktorem Kościoła. W czasach apostolskich nie znajduję wzmianki o papieżu, następcy świętego Piotra, wikariusza Jezusa Chrystusa, tak samo jak o Mahomecie, którego jeszcze wtedy nie było. Przestudiowawszy cały Nowy Testament, oświadczam przed Bogiem z ręką podniesioną ku temu wielkiemu krucyfiksowi, że nie znalazłem w nim śladu papieństwa, które istnieje w tej chwili. Osobiście się przekonałem, że Jezus obdarzył swoich apostołów taką samą mocą jak świętego Piotra. Apostołowie nigdy nie uznawali świętego Piotra jako wikariusza Jezusa Chrystusa. Piotr nigdy nie uważał się za papieża i nigdy nie działał jako papież. Sobory pierwszych czterech wieków, uznając wysoką pozycję, jaką biskup Rzymu sprawował w tym mieście, obdarzały go wyjątkowym szacunkiem, ale nigdy mocą lub prawem kompetencji sądowniczej. Święci ojcowie w słynnym tekście „Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój” nigdy nie uznawali tego, że Kościół został zbudowany na Piotrze, super Petrum, lecz na skalę super Petram, to znaczy na wyznaniu wiary apostoła. Kończę zwycięsko z poparciem historii, rozsądku, logiki i roztropności i chrześcijańskiego sumienia, że Jezus Chrystus nie przekazał jakiejkolwiek władzy świętej Piotrowi. Stąd biskupi Rzymu nie stali się władcami Kościoła, a jedynie przywłaszczyli sobie wszystkie prawa episkopatu. To jest fragment wypowiedzi zamieszczony w książce Wiazowskiego, którą pokazywałem na ostatnim wykładzie. Przywiozłem ją ze sobą, mówiącą o wyznaniu wiary. Podsumowanie jest
przemówienie zostało zagłuszone ogólnymi szumem i okrzykami. To Luter, to drugi Luter, wyrzućcie go. I tak się zakończyła i dyskusja, i wypowiedź. I tak się zakończyła moja część wykładu odnośnie papiestwa i roli Piotra. Może kilka minut przerwy, tak?